Nazywam się Adam Badowski. W grze Wiedźmin odpowiadam za grafikę. Moją rolą przy nagrywaniu animacji w czasie sesji mocap było zachowanie wizualnej spójności systemu walki z całym światem wiedźmińskim. Świat jest dojrzały, brutalny i taka miała być walka Wiedźmina. Praca koncepcyjna, jaką wykonaliśmy przed wejściem do studia, była ogromna. Tworząc system walki do Wiedźmina, oparliśmy się na doświadczeniu kaskaderów i profesjonalnych fighterów, mistrzów miecza. Dzięki nim stworzyliśmy niepowtarzalny, widowiskowy system walki. Naszym celem było zaprojektowanie systemu walki wykorzystującego wszystkie elementy tradycyjnego RPG-a, ale z nowym, świeżym podejściem. Stworzyliśmy system inny niż w dotychczasowych grach RPG. System ten bardziej angażuje gracza w to, co dzieje się na ekranie. Żeby osiągnąć ten cel, musieliśmy przygotować ponad 200 animacji w technice motion capture. Powstała ogromna ilość animacji i te właśnie animacje trzeba było następnie przetworzyć. I tu, tutaj w tym miejscu wkracza do akcji animator. I wszystkie animacje walki powstały przy użyciu systemu motion capture. System działa w ten sposób, że aktor, którego ruchy są zgrywane, ubiera czarny kombinezon i na ten czarny kombinezon przytwierdzane są markery. Na ich pozycja jest w przestrzeni przechwytywana jest przez zestaw kamer umieszczonych dookoła aktora. Cały ten ruch przenoszony jest do komputerów, które nadzorują całą pracę systemu. Pracowaliśmy nad animacjami przez bardzo długi czas. Praca generalnie polega na tym, że ruchy i sekwencje, które zdołaliśmy wychwycić, nie są ostatecznym rozwiązaniem. Animator musi taką animację wyczyścić, a następnie przerzucić na szkielet. Style wiedźmińskie oparte są na różnych prawdziwych stylach walki. Wymieniłbym tu Aikido, traktatową walkę na miecze średniowieczną, japońskie style walki wręcz, walka liczna. Taka praca. Każdy z ciosów ma niepowtarzalny element. Czasami jest to widoczne na pierwszy rzut oka, czasami są to niuanse. Natomiast wprawne oko gracza po pewnym czasie wychwyci te cechy szczególne ciosów i myślę, że będzie mu to sprawiało dużą frajdę. Finishery to bardzo mocna strona gry Wiedźmin. Jest to sposób kończenia walki. Są brutalne, krwawe. Służą do tego, żeby załatwiać tych złych.